Machnę za jednym zamachem odpowiedź na oba pytania. No, do sezonu boleniowego jeszcze troszkę zostało, a nam zostało y, troszkę sieków SIGI z zeszłego sezonu. Zobaczcie, to jest wszystko ciemna oliwka, a właściwie to dwa takie odcienie. Y, tutaj są woblery, które bardziej wpadają w brąz, tutaj bardziej wpadają w ciemną zieleń, ale ja na oba te kolory mówię ciemna oliwka, większe rozmiary, mniejsze rozmiary, to sobie zobaczycie na sklepie internetowym. Dlaczego tylko tutaj jest ciemna oliwka? Ponieważ to jest mój, o, masz. ponieważ to jest mój ulubiony kolor do łowienia boleni. Co więcej, są tutaj również modele, które mają srebrne brzuszki. O tak jak w tym widzicie? Tutaj jest srebrny brzuszek. Ja specjalnie, właśnie takie woblerki zamówiłem, i one są dostępne tylko u nas w sklepie. Jak będziesz się przeglądał na stronie internetowej, to będziesz widział na zdjęciach, będzie taka notka, że to są u nas tylko w sklepie te kolorki. No dobrze, no to siek SIGA. Oczywiście, pozostałe kolory dojdą do nas za jakiś czas. A co mamy oprócz sieka SIGI? Mamy glogi, hermesy, to też są znakomite woblery, bardzo lubiane przez kolegów z nad Odry, ale są również wędkarze, którzy bardzo lubią łowić nimi w Wiśle. Dzień dobry, tej no pan sobie jeszcze się rozgląda, ja sobie będę dalej Na, na czym ja skończyłem? A, na glogach, hermesach. Tak więc glogi, hermesy, one się też tu przez przypadek nie znalazły, Powędkarze prosili, aby były te woblery. Kolejnym woblerem, teraz takim do szukania ryb troszkę głębiej, to jest oczywiście Dajer Enzo. O nim mówiłem wielokrotnie. No to jest wobler, który oprócz boleni łowi również sandacze. I na przykład ja w zeszłym sezonie nie złowiłem na to że ani jednego bolenia łowiłem na to tylko sandacze. Ale tutaj miałem całą masę klientów, którzy jednak bolenie na to łowili. Następnym woblerkiem do łowienia boleni, tych tak zwanych majowych chlapaczy, czyli do łowienia z wierzchu, do szybkiego prowadzenia, tak samo jak Szeksiga, jest karier od Dorado. O, tak się prezentują. Do nich też Wam dam linki. No i oczywiście Święty Graal. Niestety jest tego resztka, tylko na sklepie zostało kilkanaście sztuk. Kto pierwszy, ten lepszy. Kiedy będzie następna dostawa tego woblerka, Niestety nie potrafię powiedzieć. Teraz coś dla wędkarzy, którzy chcieliby łowić bolenie na wodzie stojącej, no bo przecież one są nie tylko w rzekach Derki Dyer Enzo w rozmiarze 8 cm ten kolor i ten kolor to były najchętniej kupowane woblery w zeszłym roku do łowienia właśnie boleni na stojącej wodzie. Da się nimi też płynąć w wodzie wolnopłynącej i w ogóle próbowałem łowić tymi dajerami Enzo sumeczkami w Wiśle. No niestety kończyło się tylko w ten sposób, że bolenie je atakowały, nawet mi raz wyrzucił tego woblera wysoko do góry, ale w wodzie płynącej nie, nie trafiały. Za bardzo chaotycznie chodzi wtedy ten wobler, robi się zbyt duży balon, ciężko go tam ogarnąć. No chyba, że ktoś potrafi, ja nie, ale na wodę stojącą jak najbardziej. No i na koniec, no może jeszcze nie na koniec, ale ostatni wobler dzisiaj, No to oczywiście jęzor beduina, są to woblery do łowienia boleni na wstawianego, czyli w momencie, gdy mamy w rzece fragment, który bardzo szybko płynie, jakieś wąskłe, wąskie gardło, jakiś wlew, tego typu historię, no to wtedy takiego woblera wstawiamy i czekamy aż boleń w niego Uderzy. Proszę bardzo. Jezory Beduina. A na koniec będą gumy. I pokażę Wam, jakie gumy Ja bym wybrał do łowienia boleni wczesną wiosną. I jak sobie poszukacie, to na wielu filmikach na YouTubie właśnie widać, jak wędkarze z opadu te bolenie wiosną łowią. Cóż to są za gumy? Są to oczywiście szatis z slimy. Ten ma 10 cm. Wiem, że niektórzy używają jeszcze mniejszych. Proszę bardzo o takich wielkości. Wszystkie szaty slimy, które swoim wyglądem przypominają po prostu uklejkę. O, zobaczcie, rano. to jest akurat 7,5 cm. Takiego też można użyć. Spróbujcie, będziecie zadowoleni. Tak więc tak. Dziękuję za uwagę.